Osocze ozdrowieńców ma wysoką wartość terapeutyczną dla osób ciężko przechodzących SARS-CoV-2. W Suwalskiej Stacji Krwiodawstwa można je oddać. Warunkiem zasadniczym jest oczywiście udokumentowane przebycie zakażenia oraz ozdrowienie. Jeżeli miał objawy COVID, to po 28 dniach od ustąpienia objawów, a jeżeli miał dodatni test, ale objawów COVID nie miał, to może oddać osocze po 18 dniach po zakończeniu izolacji. Ale tu jest taki trochę skomplikowany ten proces. Jeżeli Państwo chcieliby oddać osocze jako osoby, które no, mają dodatni test, a później nie wiedzą jak się zachować tutaj, no to wtedy już prosimy o kontakt telefoniczny. U nas osocze w Suwałkach pobieramy w środy. Z reguły chcemy, to jest związane z transportem. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, to prawdopodobnie będziemy i w poniedziałki, i w środy pobierać u Państwa te osocze. Poza przebyciem i wyzdrowieniem z SARS-CoV-2 są jednak jeszcze dodatkowe kryteria, które należy spełnić, by móc zostać dawcą tak bardzo potrzebnego osocza. Kryteria kwalifikacji dawców, którzy przechorowali COVID, one w zasadzie są takie same jak kryteria, w których normalnych warunkach kwalifikujemy dawców do pobierania krwi i osocze. Ale to czyli musi być to osoba, która ukończyła 18 lat, no tam do 60 lat, no my tu wydłużamy do 65, to wszystko zależy od stanu osoby, od stanu dawcy. Tu jest troszeczkę inaczej, ponieważ normalnie kobiety u nas też są czynnymi dawczyniami, a w przypadku osocza od ozdrowieńców to no nie możemy kwalifikować do oddania tego osocza osoby, która przebyła ciążę, jest w ciąży, to i w normalnych warunkach nie kwalifikujemy, ale osoby, która przebyła ciążę kiedyś w wywiadzie lub też była biorcą krwi lub osocza w przeszłości. Czyli to jest związane z tym, że no, wytwarzają się tam takie aloprzeciwciała do antygenów HLA i my wtedy takiej osoby no, nie kwalifikujemy do pobrania osocza od ozdrowieńców. Jeżeli ktoś z Państwa na przykład no, przyjmuje jakieś leki od nadciśnienia, czy w ogóle przyjmuje jakieś leki, ja jednak bardzo proszę wtedy o kontakt z nami pod numer krwiodawstwa, punktu krwiodawstwa w Suwałkach i indywidualnie wtedy porozmawiamy, czy takie leki można odstawić na przykład na jedną lub dwie doby, żeby to osocze móc oddać, czy raczej nie należy tego robić. No tutaj są bardzo indywidualne przypadki i często każdego z Państwa, zwłaszcza ten pierwszy raz, no trzeba bardzo indywidualnie traktować. Jeżeli osoba już zostanie zakwalifikowana do oddania osocza, no później oczywiście oznacza się miano przeciwciał w takiej donacji i jeżeli to miano przeciwciał jest na tyle wysokie, że ma ten leczniczy poziom, to wtedy my już się z kolei kontaktujemy z Państwem i zapraszamy, że owszem, osocze jest, prawda, no ma taką, jakby to powiedzieć, wartość leczniczą i zapraszamy na kolejne oddanie. Aktualna procedura jest skomplikowana, ale zajmują się nią pracownicy stacji. Jak informuje dr Osińska, wśród aktualnych dawców są ozdrowieńcy, którzy już kilkakrotnie oddali osocze wspierające leczenie chorych na COVID-19.